Witajcie! Dziś udowodnię tezę Fryderyka Rossakowskiego-Lloyda na temat ułożenia refleksów jajników u kobiet. My, refleksolodzy, cały czas powtarzamy, że stopy są odzwierciedleniem naszego ciała. Dlatego myślę, że powinniśmy się zatrzymać i zastanowić nad tym, dlaczego cały czas twierdzimy, że refleksy jajników znajdują się w piątej strefie, czyli w bocznej części naszej stopy. Przecież my, kobiety, nie nosimy swoich jajników w kieszeniach. Nasze jajniki znajdują się w czwartej strefie naszego ciała. I tak samo refleksy jajników znajdują się w czwartej strefie na stopie, na stawie skokowo-goleniowym. Nie wierzycie? Obejrzyjcie ten krótki filmik i zobaczcie, co się działo. Szybko powiem, o co chodzi. Od kilku tygodni pracuję z panią, która zmaga się z ogromnym torbielem na prawym jajniku. Ma on średnicę aż 18 cm, więc jeżeli sobie to wyobrazimy, jest wielkości melona, więc naprawdę jest potężny. Pracujemy refleksologicznie na stopach, uszach, dłoniach. Wykorzystuję również znane mi punkty meridianowe i pracuję na refleksach głębokich. Ale dzisiaj postanowiłam zrobić coś innego i na końcu zabiegu postawiłam bańki. Zobaczcie, co się wydarzyło na refleksie prawego jajnika. Thank you.